Cześć wszystkim, z tej strony Arki, witam was w nietypowym odcinku, bo znajdujemy się dzisiaj na Babrostach, nie jestem sam, fundacja nie jestem sam, także nie wiem kto jest kim, ale zaraz się chłopaki przywitają. Ten co siedzi na obciążniku to jest bodajże TCL, przywitaj się. Dokładnie, witam serdecznie. Ten afroamerykanin tam za New Hollandem to jest Marcin. Cześć. Ten, który miał brzydką mordę, a za tyle, że zniknęła przed chwilą, teraz się pojawiła, się tyłem odwrócił, to jest Łosio. Cześć. Ten tam do nas, my przeraźnie skakaliśmy. Skaczcie, jak magik. Ten tam w czapce Sztejra z zieloną koszulą to jest... Nie wiem, kto to jest w sumie, to jest chyba hashtag. Hashtag. To ja się, no cześć. I ten tam z tyłu w czapce Fergusona, w takich pilotkach to jest Seden. Ostatni będą pierwszymi, cześć. Który tak. Skacze jak nada, nie jak magii. Tak, i dzisiaj robimy sobie akcję wykopki, jako że Marcin to jest majster od wykopek, akcja snitch, tak. Marcin to jest, widzicie, już nawet nie trzeba mówić, on już jedzie, kopie. Stój ktoś na kombajnie te kamienie powybiera. Więc tak, mamy dzisiaj na cztery zestawy kopiące, jak widzicie. A z racji tego, że nie leży się kopiącego, to mamy jeszcze dwa zestawy odwożące. Odwoził będzie na chwilę obecną TCL i hashtag. Ja będę kopał Seden, Osioł, Łosioł i... Czekaj, kogo pominąłem? Bo się zawaliłem w akcji. Kopię, ja będę dzisiaj... Łosioł, Osioł. Czyli pominąłeś mnie i Sedena. Ja byłem pierwszy. Kopię Kaczor, kopię ja, kopię Seden. I kopię Łosią. O, no dobra. No już jadę, czekaj. Kurde, to szybkie bieganie się zbagowało. Dobra, wsiadłem. Teraz którym się odpalało? Dobra. Tym się chyba kamerę zmieniało. Kluczykiem. Kurde, tym się wsiadało, tym się to. Tu się chyba ten. Nie, jednak tym, wiesz. O. Północ, Arek, ogarniał ekipę. Następne pół kierownicy. Dobra, poszło, lecimy. Uwaga. Czekajcie teraz, jak jedynkę zabiję. Dobra, jadę już. Halo? Może przejazd przejedziemy przez odcinek. Czekajcie. Coś jest... A, dobra, nie podpiąłem pedałów. Moment. Już. Czemu pominąłeś resztę chłopaków kopiących? Po ciebie pominął. No tak, bo też jestem w nich. Czy to raczej ani w tobie? Awaria fenda, czekajcie. Ło, upadły fend, będą zaraz jakiego. Zaraz, bo po ciemku podpinam. Jak to było? Mówili, że te awarie to trefne. Ale na tej ropie w ogóle. Już chłopaki tutaj pomagają kopać. Dobra, jest. Jest gaz, dobra, kopiemy. Ło. Wiksa gaz. Przepraszam, ale to wiecie. Na szybko się przygotowywaliśmy. To wam powiem tą historię, co miałem mówić. To. Wracam sobie z roboty, a byłem w pracy jakoś tak nietypowo ubrany, bo nigdy tam nie byłem jeszcze w roboczych spodniach, nietypowa nie? Nietypowa akcja? No. Ubrałem się w robocze spodnie i w bluzę z John Deere'a, nie? Aha. No i wracam z roboty, a stwierdziłem, pojadę sobie do Decathlonu, kupię sobie buty. No. Wchodzę do Decathlonu, nie? Tam chodzę, to oglądam, chyba każdy się patrzy jak na idiotę. No ale dobra, nie? No bo tak ubrany, nie? No. Chodzę. Jakiś gość do mnie podchodzi. No i coś tam gada, nie? Czy o co mu chodzi? A on się pyta, czy w Gravicie pracuje, bo ma John Deere'a i czy nie wiem, co to może być za problem. I coś mi tam opowiada, co mu się ten traktor zepsuł. No. Ja mu mówię, tak, ale na przerwie teraz jestem, to zajedzie pan do nas, to panu wszystko wytłumaczymy. Na pewno postaramy się pomóc. I mu coś tam gadam, nie? Facet, dobra, dzięki wielkie, ale czy może numer do mnie prywatnie, bo to taniej by zawsze było. I mi coś tam tłumaczy. Ja tak nie wiem, co do chłopa powiedzieć, bo bluza John Deere'a, spodnie robocze, nie? A jeździsz Waltrą. Słyszysz? Tylko branża trochę nie ta, bo byłem niebrudny, byłem w jakichś smarach, tylko w trocinach. Że się nie skapnął, bo te John Deere niektóre to straszne drewno. O Jezu! Popieram. Oj, teraz... Nie, ja myślę, że... John Deere'owcy już hashtaga tam cisną. No już, kuźwa, masz wizytę w masarni, zapraszam. Popieram to, co powiedziałem. Kurde, tam. Dobrze, mówi chłopak, nie czekaj na się. Dobra, możesz wystawić kosz. Tak. Nie idzie jechać w biegu. Nie idzie. Nie idzie?
Nie idzie jechać w biegu. Jechasz. No a co, a jak biegniesz, to też kurde jedziesz? No. A? Nie uważało się na lekcjach matematyki, co? Jak się będziemy wysypywać teraz? Geografia leży. No. Wjedźmy na tą dróżkę i się wysypiemy. Dobra. Mamy trochę miejsca, że chłopaki zawrócili. A dawajcie, żeby się nie zatrzymywać w rządkach, tylko wyjeżdżajcie jak najszybciej. Jedź, Osiu, jedź. Czekajcie, podnosiło się tym... O, dobra, działa, jej! Czemu to się nie sypie jeszcze? Wiecie, nie? Ludzie, ile ja nie grałem na kierze? Kurde, mać. Sypie się? Jak Shakira łaka łaka leci w radiu. Nie, nie, zostaw, ja sam ustanę. Ja już podjechałem. Stój, Seden. No po co się ruszasz, ja już podjechałem. No jedź! To teraz... No nie mogę! Nie na ciebie. Jezu, cofnąć do tyłu. Jak ja uwielbiam MPZ, to takie... I wjechać tam za tego, za Łosioła, nie? O kurde, to czekaj, to teraz będzie manewry... Nie, to trzeba jakoś... W drugą stronę odbij kierą. Nie, ja chcę się do przodu. Bo ci taśmy cały czas chodzą. No i nie chodzą, tylko podniosłem ten, wiesz? O, teraz. Cofnij mój Seden, żeby on ten... Dobra, mi już się wysypało. Nie, nie, już się powinienem zmieścić tutaj. Ja tylko nie, wiem, nie widzę drzew tam, bo to jest takie kurde wielkie. Dobrze, ładnie wycofał. Tylko się w drzewo wpierdzielił chyba. Dobra, teraz full, mene. Wysypiesz się, Marcin, już jak będę ten. Ja już jestem wysypany. To ty już kopiesz, tak? No nie, ja już jadę, nie, to właśnie też kopię. Kopać. Dobra, to teraz z tej strony będzie kupane. Dobra. I na skup lecimy z tym, tak? Lecicie tak, na skup, to jest ten na dole, to jest ten na dole mapki. Ile ty już masz? Wybaczcie, ludzie, mój głos, ale jestem przeziębiony. Ja już mam 17 ton. Arek, zleceniodawca mówi, że od razu na skup mamy wywozić. Tak. Właśnie... to jest, jesteśmy zaczynającą właśnie firmą usługową. Wchodzimy na rynek jak szpadel, wziemy. Ja dokładnie. To chciał powiedzieć. Chodź mi hashtag, pamiętaj, że to zachodzi strasznie w tym dupsko. Kurde, zapomniałem rury zwinąć. No, kolor zobowiązuje, nie kacz, żeby coś zwinąć. Tak. Martwą strefę mam ustawioną troszeczkę za dużo. 14% bodajże. No, ja miałem kiedyś na 2, ale mi się znowu przestawiło. To nic, dam radę. Na 4, jak korzystasz z joysticka tego, no, takiego, nie wiem... Na przykład, nie wiem, tak jak ja teraz mam tego Dark Tornado, to najlepiej jest na 4%, bo jak już jest na 2%, to kurde, joystickiem nie ruszasz, a wsiadasz do silnika i słyszysz hydraulikę. Ale to dobrze, bo... ustawię sobie na prosto i tak praktycznie cały czas jadę, więc tutaj nie ma dużo kręcenia, więc jest okej. Gorzej by było na przykład, wiesz, kombajnem coś jechać przy brzegu pola, to wtedy byś musiał dużo kręcić strasznie. Aż tak kopany? W ogóle już ludzie, kierownica miała pierwszą próbę wytrzymałościową. Generalnie ja mam ją... Generalnie mam ją na prawo od tak jakby ręki. Prawej. Lewej. I raz jak stawałem od kompa, to tak zajebałem łokcie w nią, ale wytrzymała, więc jest dobrze. Chodź tu, chodź podnieść. Także pierwszą próbę mogę uznać. Dużo masz za ten? Udaną. Ej, to ja podjadę, komu tam podjechać. Bo mi 30% brakuje, tak bym sobie poleciał na skup. Ja ale lecz tak w ogóle chyba wam wytrzymałe te rzeczy, bo... Kiedyś to te GT moje to mi spadło z biurka, nie? Dosłownie. Nie mogę jechać od razu. Nie za mocno przykręciłem i madłami. Ale po prostu, żebyś wjechał, żebyś był na równo, nie? Aż tak ile ton ci może brakować? Brakuje. Ale już słabnie pod górkę. Ile mam w ogóle już? 6 ton plus minus. 58%, ja mam 2. Arek? To kopię? Równo jechał, dobra, stój. A przepraszam, nie, bo ten sam przycisk co od chudów, wiesz, dlatego. Mogę od Łosioła zabrać, bo ja bym poleciał na skup, bo mi 6 ton brakuje. Tak, tylko... No dobra, wiesz co, wiesz... Przejdź tym oświetlenie... Najpierw musisz zapalić silnik. Czy ja zgasiłem silnik? Tak, dobra, już jadę. Jakbyś podjechał, to 30 mogę... Oj! Powiem ci, Marcin, bo jak 60 się pierw robiło, teraz żeśmy nakupili tych nowych... Zapomniałem, że muszę tak podjechać. 60, Anka i... Czekaj, spójrz. Dali mi jakiegoś fenda, co myśleliście, że ktoś przyjedzie, czy co? Jak żeśmy zaczynali... Ja nie umiem jeździć tym. ...małe ziemioki, a nie. Jezu, się wpierdoliłem, bo ten kasz nie umie wyjechać. Ale proszę tutaj... Nie przeklinać.
Przepraszam. To jest family friendly content. Nie, ty, gdyby to zależało ode mnie, to mógłbyś tutaj, wiesz, ale to... Czemu się ziemniaki pojawiły przede mną? A pięć minut wcześniej Arek mówił, jak cytuję, zajebał kierownicą o ziemię. Ale wiesz, to takie delikatne było. Ja takie delikatne, żart prowadzącego. Żart prowadzącego, tak. Dobra, to ja palę gumę, nie? No. Pal wroty. Pełni frytki. Pal hajs. Zbędne sołem ustnie, kalam, biorę buraka i smier. Który staje w tych rządkach, to później jak staje pierwszy, to staje trzech za nim. Ej, bez kitu, ale teraz nuta jest na Trackers FM. Idealna pod akcję, weź sobie włączcie. Ja chciałbym. Trackers FM? No. Trackers Sim FM w sensie, tak? To. Tak. Trackers FM. Varius, Axel, Claire, too close. Dobra, będę trzeba. Chłopaki, o czym byście chcieli porozmawiać? Z racji tego, że jeszcze troszeczkę przed nami tutaj czasu, o czym byście chcieli porozmawiać? Chcecie się z czegoś wyspowiadać dla mnie ogółem? Nie wiem, ja symulator radio sobie włączyłem. Teraz będę słuchać radia! A faktycznie, Varius, Alex, coś tam, too close. Ale zarąbista nuta pod akcję, bez kitu. No fajna nawet. Teraz seden ile masz? No fajna, nie? Fajna ta nuta. Nie wiem, Marek, o czym możemy pogadać. Ja bym pogadał o tym... Jeden. Jakoś strasznie wolno jeździsz. Ja? No, ile jedziesz? 10. Ja też 10. Bo nie będę brał od przodu, 3. Bo ten, bo zablokuję was wszystkich, a tak to... Ja zaraz, jeszcze jedź. Ale elektro na tym wjechało. A mi radio zepsuli. Pamiętaj te cele, że w locie się nie da tego sypać. Wiem. W locie nie, ale podczas jazdy... Jak my z Arkiem dojedziemy do końca, to my będziemy mieli full, obaj. Ile jest Arek? Sypa ode mnie i pojedziesz. Czekaj. O. A ile masz sedan? Masz syp. Kurde, ta martwa strefa. Teraz tak muszę... Lach mi się zachciało akurat na odcinku. Tak jak krzoki. Sypiemy od końca, żeby nie stawać, bo jak pierwszy stanie, to zablokuje trzech. No. A oni akurat dojadą do końca i się na końcu wysypią, aby sobie pojedzieć dalej. Ej, panowie, mam tu kubek półlitrowy. Myślicie, że pół litra szczynów ten zmieszczę do kubka? Jezu! Nie, no strzała 2 litra, jak żeś piwo pił. Śmiało, jakieś świadka lałem, jeśli nie piło. Zgodniałem. Piję alkoholu. O. Po czym teraz Arek ustawia udara, jak leje do butelki podczas jazdy, nie? Kurde, szkoda, że mi się kola skończyła. Tak ten. Ja kulturalnie soczek sobie tutaj pije aroniowy. W szkole jechaliśmy na Bednary. Ten tam do lasu wjechał. W ogóle jak byłem kiedykolwiek na Bednarach pierwszy rok, to... Arek, stowarz! Wzięliśmy sobie ogólnie. Może i rzeczywiście, daleko już tak jadę? No trochę tylko. Dawaj ten cel pod Arka i pode mnie. No kawałek, dobra, dawaj. Od tego momentu. Ruła do góry, panie. Czekaj, którym to było? No na najpewniej. Dobra, wcisnę na klawie, to już będzie szybciej. No. Ogień z przodu, rura do góry. Tak. Mamut. Ale znam tą nutę. Znasz to też ten cel na pewno. To co teraz leci? Co teraz leci? No. Klasyk. Ej. I znasz to na pewno. Ej, tak. Yes. Ja w sumie też to znam, bo to. Ale to szło później. Nie włączyłem. To tak nie, szło dalej. Tak, nie. Hasz tak źle, to leci tak. A walking away. Tak, a później tam jest taka wstawka. Te cele, jakie to było radio? Nie tak, to nie tak. To jest Trackers FM. Ja, że wam idzie chłopaki. Co jest z wami? Łasio, ile masz promili? O nie! Co się stało? Halo, zaczepiłem się, halo! Halo? W którym miejscu niby? Pucuj się. O, tutaj. Pucuj się. Muszę przesunąć. Mówisz, Arek, że się zaczepiłeś. Fe. Aparat. Da, muszę przestać. To nie jest dobre połączenie. O. Łosio, dawaj. To
chodź tutaj. Pomocy! Nie mogę tutaj wyjechać. Podnoś tego kosza. Mam z... Troszkę tylko. Co się stało? Pokaż. Oho! Nie, bo się ropa zarąbała. Gdzie zarąbała? Tutaj. Kurde, to szybkie bieganie mnie tak denerwuje już. Dobra, już. To jest dobra, znak, żebyś nie wychodził. Dobra, jednak nie, jeszcze mnie pchnij. Kamil, silny chłopak jesteś, dasz radę. Dawaj. Z fałdy strzelił i wyskoczył. Dobra, dobra, o, już, spokojnie. Jezus Maria. Ale się wkurza ta skrętna ośka czasem. Zdenerwowałem się, dlatego tak szepnąłem, wybacz. Zdenerwowałem cię? No. Nie, skrętna ośka w tej ropie. Co wy robicie tutaj w tym lesie? No ona jest, żeby z międzyrzędzi nie wyjechała. Chłopaki, jak my tak usługi będziemy prowadzić, to czekaj, nas na pewno będą brać. Arek. Co? Ze względu na to, iż jesteś pierwszy raz, można powiedzieć, w branży, pamiętaj jednemu. U siebie, rób jak u siebie. A łopca. Kogoś? Tak. Odpierdol. A skąd wiecie, czy właściciel nie na ambonie gdzieś tu siedzi, co? Ale my mamy płacone od tego, od hektara, nie od godziny. No nie, my mamy od godziny, a nie od hektara, pamiętaj. Robota nie pił, dwa tygodnie postoi. Dokładnie. A druga sprawa jest taka, że jak jednemu zrobić dobrze, to i każdy będzie chciał dobrze. Standardy muszą być zachowane. Pokaż jednemu, to wszyscy będą chcieli. Ale w ogóle ty pole chyba jest trochę za mały na cztery ropy. No jest małe. Dlatego właściciel dał drugie, nie? Patrz, ile jednym przyjazdem bierzemy naraz. Ski, to sporo. Ej, pomyślisz, taka ropa kosztuje około 1 000 000 zł, co nie? Mieć cztery takie w realu, przecież kurde, ile tych hajsów. Przecież jakby na cztery kopali takie ropy, to taki... Seden zainwestował pieniądze z jabłek. Seden pieniądze z jabłek z tego roku zainwestował w naszą firmę usługową i... Jak dobrze pamiętam, to Goły gadał, że jedna ropa kupiliśmy obciążnik do John Deere. Tak! Jak dobrze pamiętam, to Goły gadał, że jedna tak 8 ton zbiornik, nie? A nie, ile farmingu tutaj ma. Jeżeli chodzi o litry, to by się zgadzało. Właśnie też chodzi o powierzchnię, nie? No tak, no ale to ci przyczepę 8 ci, jak wtedy żeśmy ten, to pamiętam, o! Gazuję tego fenda. A czy to jest ta piosenka, co później tam na koniec jest takie... Nie, to jest to. To jest oryginał. Ej, chłopaki, ja znacie to! A, to ja znam, to jest Edyta Górniak, Bogu Rodzica. Tak, tak! Brawo, dobry jest, zna się. Edyta Górniak, Bogu. To nie była, czekaj. A to nie jest Roxana Węgiel zawsze dziewica? O Jezu. A to nie była Zuzia Jabłońska wyjebane? Jak a to nie był ten Zbigniew Wodecki ogórki małosolne? Ja! O Boże. Pozdrawiam Luftiego z tego miejsca. Ogórki małosolne. Bo Lufti wie, o co chodzi. Lufti nie legą. Boże. Tak, jeżeli chodzi o teraz te reklamy telewizyjne, czy też tych, no, jak to się nazywa, tych, co chyba śpiewają... Chyba Selena Gomez zawsze z tobą chciałbym być. Taylor Swift, ebe, ebe. Zaraz mnie rodzice z domu wyrzucą, bo tata idzie rano do pracy, a ja drzemorę. Mój wstaje za 2 godziny. Bez kitu, ja też dreluję jak debil. Każdy sobie to zaczął uświadamiać teraz. 50%, możesz mnie sypać już. Chłopaki tam patrzcie z tyłu, czy ja kopię, bo ja w lusterkach tutaj nic nie widzę. A mnie krzyż mnie boli, nie będę się odwracał. Zgłaszam wysyp. No, nawet, bo ja też mógłbym tutaj się wysypać, jakby ktoś był chętny, żeby to go załadować. To idź do Łosioła, jak chcesz hashtag. Właśnie, Łosioł, ty żyj trochę. Taki rozgadany poza odcinkiem, a teraz o. Wyszczekany jak pies sołtys, a teraz siedzi cicho, jak mysz łamiota. On się boi, że jakby zaczął gadać, to Rafonik by ci nałożył prawa autorskie na film. O Jezu. Czekaj, idę do końca. Kto jest potrzebny? Znaczy, komu potrzeba jest ten przyczepki? No ja możesz sobie podjechać, jak jest czas. No jest czas, zanim oni się trawili, to rozpuść. Stój, dobra, syp. Dawaj, ja mam tylko... 5,5 tony. O kurde! Czekaj, ja mam na maksa podniesione, tak, na maksa. Daj spokój, co to kurwa? A, Łosio wie, o co chodzi. Do tyłu. Jedź do przodu trochę. Dobra. Boże, ale jak kekam dalej z tych, co żeście mówili, tych tekstów o tych różnych piosenkarzach, tak...
Niech piosenki! Bardziej na lewo. Tak, proszę, tylko, mam pół litra w bagażniku. Tak, Selena tak, Gomez zawsze z tobą chciałby być. To tylko pod tym koszem, wiesz, tym takim, co jest niżej, nie? Bo... takim flecikiem, kurwa. O, patrz, tak, tak, dokładnie to tak. To najbardziej kekłem z tego Taylor Swift, EBEB. A ja to najbardziej kliknąłem z prawdziwego tytułu Zbigniew Wodecki, w ogórki małosolne. Dobra, lecz. Proszę, proszę tutaj podjechać. Kamil, co to znaczyć ma? Ja łosioła właśnie spróżniałem. Dawaj ten, Arek do góry. Możesz nie przyjąć? No jak? Czekaj, ja muszę tu rurę jakoś ugarnąć, jak to się... Ugarnąć. Ja swoją ogarnąłem, jest w majtkach. Tym się światła. Bo... Czekaj, może to tym było? Nie. Na włączam, na pyka, tutaj coś zaraz. Do czego to doszło, że w internetowym radiu w farmingu grają lepsze nuty, kurde, dobra, niż w radiu komercyjnym? Proszę tam nie pchać z tyłu, co to ma znaczyć, kurde, zaraz wyciągnę. Masz tak kopany, podejdź do mnie. Radio Wolne Wodzisław. Boże. W radiu Wolne Wodzisław w ogóle dobre nuty grają. Kaczor, pomyśl, ile to wyjść hydrauliczny trzeba, żeby taki komuś podczepić. No widzisz, widzisz, ile tam jest z tyłu? Dobra. Ej, faktycznie, ty ile tu wyjść wychodzi? No, od tego, od zaczepu, od podnośnika, od wysypu. O, jest tego naprawdę. Trzy, które no, znam, Arek, nie? Spuściłem. Nie, trzy, jeden, które widzę teraz będąc odwróconym tyłem. Nie, ja ci powiem, odjedź, ja ci powiem jeszcze, że to co wcześniej wyczaiłem. Jeszcze czyli powrót musi tutaj, być jedno. Od tej zaraz polnej... jeszcze zobaczmy. Od tego, od... Z tyłu tam masz taką płytkę, co łęcinę tak przechodzą, tej drugiego stopnia. To od tego też. I ziemniaki. Też. Ty jedź! Co, ale niecierpliwcze. Do każdej tej rzeczy po dwa wyjścia, nie? Chyba. Nie, powrót masz jeden. Jak masz rozdzielasz, to... Jak masz rozdzielasz, lecę, to powrót masz jeden. Proszę o odejść, bo rozjadę. Co to ma znaczyć? Przynajmniej u mnie takie jest kombajnie, nie? Trąbić zaczął, co za chłop. Znaczy ja wam zaraz powiem ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, to jest od tych. Kabli od jest tych? Pięć. No. Dawaj na solo, cwaniaku, jak tak pchasz. Dawaj, chodź. No jedź, kur. Ej, czemu to są dwa wyjścia pneumatyczne w ogóle podpięte? W ropie? No. O, to od hamulców. Zaraz ci to wezmę i wyrzucę do stawu. O, bariu, bariu. Waleciulem. Sprzed za milion, kurde, on rozbijał po tych. To nie twój kombajn do porzeczek. Kaczy, bez kitu. Posłuchaj sobie, waleciulem, waleciulem, waleciulem. Stety, ty masz gdzieś to zdjęcie jak kombajnem do porzeczek zboża, żeś kosił? Mam. Co, kurde? Wstawimy gdzieś wam to ludzie w komentarzach, jak nie zapomnimy. A pamiętacie jak... albo właśnie, wstawię wam to do filmiku, jak mi to Seden wyślę. Przypomnijcie mi o tym. Pamiętasz Seden, jak na grupę to gdzieś wstawiliśmy, trollowaliśmy, że coś tam, a u was żniwa już w pełni, czy jakoś tak? No, no. A ludzie, co jak? Jednorzędowy kombajn do zboża. Ej, ta piosenka teraz to nie przypadkiem Justin Bieber, Habrega, Habrega? Nie, to jest, Justin, to jest Justin Timberlake, ile dałbym, by zapomnieć cię. Jak zapomnieć? No, tam. Chciałbym, żeby bardziej trafiło to do ludu. Ja myślałem, że to jest... Ed Sheeran, chałupy, welcome to. Chciałem być za ten. Za ten? To nie jest przypadkiem... to nie jest przypadkiem Józef Wybicki, ławka? A to nie jest Czesław Niemen... Tapczan? Tapczan, co? Nie no, jak na moje to jest, kurde, Arthur James, to my Polacy. Yes. A to my Polacy czasem nie napisał Justin Timberlake? No właśnie. Tak, ale on tylko napisał, a to nie śpiewał. A, okej. Okay. Ja myślałem, że to jest z buku Czerwona Jarzębina. Rihanna, 63 dni chwały. Rihanna, 63 dni chwały.
No zaraz! Podnoszę te! Ja wiem, że trawę też kopiesz, ale... A to nie jest czasem ten. Najważniejsze, żebyś nie zatrzymywać. Ej, Kacze, to może to jest ten, 50 cent w aucie, nie? No moje to jest Szymon Chodyniecki, robię ja. Ej, chłopaki, ja będę musiał was na chwilę na odcinku przeprosić, bo kurde... Nie gniewam się. Lacz mi się tak chce, że ja... No Marcin, masz las obok, ja nie widzę nic naprzeciwko tego, że jak, tutaj... Jak dla mnie to jest słoniecki orszak. Dawajcie ludzie jakieś najbardziej pokręcone tytuły, kurde, piosenek no. I wykonawców, kompletnie z nimi nie związanych. Najlepsze powiemy w kolejnym odcinku. Nie wiem. Boże. Na moje to jest BDS marsz pogrzebowy. Nie, to bardziej Hada, wiesz? O nie. Jak dla mnie to jest Hada, lecę, bo chcę. Hada z kogo? Nie, to był Magik, bo wyżej leciał. Nie, bez kitu, jak ten. Ale w tej nocy jest takie... Chodź, jak już jedziesz, to chodź. A Łosiu chyba jest pełny, jesteś pełny? Nie, to jest Metallica przez twoje oczy zielone. Dobra, dawaj sedenek. ACDC ten, no Boże, jak to się nazywa, przekorny los. Chodź równo ze mną, jedź równo ze mną, 10 jadę. Jedź równo ze mną. Czyli ten powód ustawię. Zobaczcie, jak fajnie wysypiemy. Jedź równo ze mną na 10. On chce ze mną grać pokera, zamiast tego ogląda Jokera. Nie, na moje. O nie! No co, na to nie było jest... żadne ten. Jest? I na teraz moje. Stop. Global offensive. Ruda kurwa. Gdzieś nie równo jechał. Równiutko jechałem. Na post Malone dziecko rolka. Bardziej się przytrą. Post Malone. Ej, Kaczy. Aśmy sobie temat znaleźli, terapeuci. Kaczy. Co? Post Malone, dziecko rolka. Tak. Marcin, wie kto to Post Malone? Ej, przyczepa, halo. Albo ten. Lu. Jadę. Ja mówię, Darek się mi tu spuścił. To jest od tego, od Józefa Wybickiego, lato w Auschwitz. Teraz ci, którzy są niedoedukowani i myślą, że Mazurka Dąbrowskiego napisał Dąbrowski. Myślę, kto to jest Józef Wybicki? Ja wiem. Nie, to jest chyba Kora, gdzie dwa... Dąbrowski, to był ten generał właśnie. No tak. I na jego cześć właśnie Wybicki. Tak. Dąbrowskiego. A dużo osób myśli, że Mazurka Dąbrowskiego napisał Dąbrowski. Arek, cofnij, to ja będę jechał przed tobą. Arek, dawaj, ja już jadę. Się spuścił. Proszę, tylko zamknę rurę. Ej, a teraz chyba leci ten, Rogal DDR Rota. Weź, aż tak jedzie. Czekaj. O, teraz poszło w dół, czekaj, dobra. A to nie jest Eminem, to my Polacy? Nie! Nie, przecież to my Polacy już uzgodniliśmy, kto napisał. Arthur James, a tak, Timberlake tak. Napisał. A nie, to jednak miałem ten. Pomyliło mi się z tym, z Eminem Witamy w Polsce. No, to wszystko jasne. Mogło ci się pomylić, podobne tytuł. No. Nie, to Tupac pisał przecież Witamy w Polsce. Nie, Tupac przecież śpiewał Gdzie ta ekipa? No. Jest ekipa? Tupac nie śpiewał przypadkiem Przepraszam? Nie. Na moje to jest molesta wynajmy 4 razy po 2 razy. A scyzorek i powierzchnię tnące? Boże, ale to tak pasuje. Dobra, tutaj pamięć się tak sobie radzą. Tu jest idealnie 100%. Where are you? Dobijesz do tego, do pełna tego u siebie hashtag, czy... Pierwszy Arek? Na pewno dobiję. Czekaj. Na pewno, tak.
ja lecę na skup. Jak chcesz lecieć no pierwszy, jak masz mnie tam od tyłu brać, to lepiej jedź. Jak chcesz. Jedź. Nie będziesz mnie cwaniakował tu. Ej, dobra, kurde, łomie ty. Ja tu postawię na razie ciągnik przy miedzy. Ale przy miedzy, odle... kurwa, jak się wysypa, chuj. Lecę się pod tą sosnę odlać. Tutaj. A rurę byś wystawił. Ja ZB... No właśnie wystawiam. Arek. Co? Tam z tyłu se ładnie Franek Sztacheta z rodziny Płotów posiał buraki i coś mu do luzu jechał. Łoj, nie, to rzadkie fuleista. On to na poplot siał. Ej, hashtag! Co? A to nie było ten, Boże, jak on się nazywał. Powiedz mi, Nie, bo pamiętam tytuł, a nie pamiętam wykonawcy, czekaj. On się Lil nazywał, ten polski chyba. Olek? Czy Young? O, dobra, już wiem, Young Iggy, to mka na dwa serca, już przypomniałem sobie. Tak. To. A to nie był Young Multi, tylko ciebie chce? Nie wiem, to oni podobne mieli teksty bardzo. Oni fit chyba razem mieli tam, no. Tak. Tak! I to była właśnie dumka na dwa serca. Young Multi i Young Iggy. Na moje to było Margaret z buta wjeżdżam. Boże, niektóre to tak... Najlepsze są kompletnie są wykonawcy z innych, wiesz, gatunków dobrani. Wiem, to Marek bardzo robi mi, jaki to mówi. Opierdzielać, bo... Magik i Hada, wszyscy święci balują w niebie. Oje! Dobra, wróciłem. Czekajcie, wejdę do ciągnika. Ej, bo zobaczy... powstały dwa nowe takie tytuły, keknięte bardzo. Hada, wszyscy święci balują w niebie i Margaret z buta wjeżdżą. Hada fit Magik. I kto? I Margaret z buta wjeżdżą. Ej, a teraz słyszę... Ej, leci Jarek Ogarek, jestem Bogiem. Pozdrawiamy. I tak nie ogląda, ale pozdrawiamy. Tak. Jak Jarek Ogarek, jestem Bogiem. Boże, ale... Jarek Ogarek, zbiór kolęd. Ja, ale śpiewał raz kolędy ten Jarek. Arek. Co? Dużo mąż? Jeszcze kopię to. Już ci mówię ile. 37%. Ej, dobra, bo leci golec orkiestra, więc nie otwieraj ryja. Golec orkiestra. Boże. Ale to jest najlepsze, wiesz czego mnie to śmieszy? Ja sobie wyobrażam tych artystów, jakby śpiewali tą piosenkę. Tak, tak. O, dobra nuta leci, te cele, słyszysz? Tak. Ale to jest genialna nuta. Polecam. Tak, wyobrażam ja sobie taką Taylor Swift śpiewającą EPF, która zawsze tam jakieś I just wanna shake czy coś. A tutaj nagle, co żeś się expecting, że tutaj I will die, EPF, if I spare the lie. Boż. W ogóle Kacze, a propos tej nuty, to ci pokażę filmik, w którym też brałem udział i kumpel też go złożył pod tą nutę. Też no, to jest wszyscy teraz z KBB. Ta nuta mi się kojarzy TCL z tym. Z chem grup Szczółka Maja. Kojarzy mi się... Ej, ale akurat tutaj się nie śmieją, bo często hip-hopowcy dają takie głupie nazwy piosenek. Wiesz, do taki wilku, Pszczółka Maja, WDZ, nie wiem jak można skończyć. Nie, takie Pszczółka Maja, nie, Pszczółka Maja sobie lata jak ty na komendę. No moje to było Zenek Martyniuk, Pantarej. To. Sprzedaję miuty, sprzedajesz kolegów. Co? Zbigniew Wodecki, dobre dżisy, nie? Dobre dżisy, aaa. No moje to było Krzysztof Krawczyk, chciałbym być marynarzem. A nie, o kurde. Co? Ja? Co? Nie. To akurat to miało być celowy zabieg. Na moje to Krzysztof Krawczyk, prawdziwi palacze. Ha,
Ja bym to bardziej powiedział Adolf Hitler, prawdziwy palacz, ale to dobre. Boże. Jak to był nie, ale wracając do tej nuty, która leci, no to mi się ona tę cel kojarzy z filmikiem od Puma Quesa ze żniw bizonem, ze słomką nagrywane bodajże też. Jak Jarek to, Ogarek, się... pole Marysi. Ej, załatwiam transport. Jarek Ogarek. Dobra, już jestem akurat. Co? Co? Pole Marysi, to nie jest Maryli Rodowicz? Co Maryli Rodowicz? Pole Marysi. Pole Maryli wtedy by było. Pole Maryli. Boże, jak to, kiedy, jak to ktoś kiedyś mówił, że ten, że na każdy top trendy festiwal muszą odbrażać Marylkę Rodowicz. Nie. Miasta zaczynają organizować imprezy sylwestrowe i jak Undertaker podnosi się z trumny i Maryla Rodowicz podpisany, nie? Już odmrażają ją i wyciągają z trumny na każdy sylwester. Ty, ale takie... Jakby ich troje napisali piosenkę jeszcze i muszkieterowie. Ich troje, takich trzech jak nas dwóch nie ma. Nie a to nie jest czasem kaliber 44 Barka? Arek, dobra, jedź dalej, dopełnię się u ciebie i spierdzielam na skupa. Od siedzenia w ciągniku strasznie boli mnie dupa. Teraz chwycimy te nazwy. O, pany. Będziemy kończyć zaraz, nie? Już tyle tutaj czasu. Ich troje pacyfika? Jak ktoś dotrwał do tego momentu, niech co napisze. Proponujcie coś tutaj, co mogliby ludzie... Ziemniak. Napisać. Hashtag ziemniak. Hashtag ziemniak. Ale hashtag burak. Ej, nie, ja mam lepsze. Hashtag rura w górę. Rura w górę. Możecie zostawić rurę w górę. Arek. Co? Pipe up, please. Nie, wiesz, right. Co napiszą? Nie, napiszcie Hada pozdrowienia dla Sedena. Nie, hashtag... Hada pozdrowienia dla sąsiada, złodziej. Hashtag koniec rundy. Hashtag... Hashtag sypiemy czekaj, się? Pokaż... O, takowam to pokażę, byście widzieli. O, uj. Hashtag sypiemy się, to jest dobre. Hashtag confident. No jak napiszecie hashtag coś, to już będzie wiadomo. Dobra. Piszcie hashtag i randomowe tytuły piosenek. Zamknij rurę. Ej, Arek, słyszysz? Niech piszą co? Hashtag i randomowe tytuły piosenek. Tak, ale nie, to już wcześniej mówiłem, wiesz, żeby ludzie właśnie... No ale niech to piszą przy hashtagu, nie? To będziemy wiedzieć, że do tego momentu dotarli. Lepsze jest to, że ta przyczepa jest jakaś głupia. No czekaj, stój, ja podjadę. Fuck, za bardzo przesadziłem. Boże, teraz nie wiem, czemu chodzi po głowie pipszony liston o szpad. O nie. Witaj, Ted. Witaj, Ted. Na razie! Na razie. Dobra, jestem Lil. Dobra, to my jesteśmy. Tak, ja na stronie. O, Łosioł. W ogóle, może przedstawię wam Łosioła, bo możecie go nie znać. Łosioł, który powszechnie uchodzi za barana, tak naprawdę... ma na imię Kacper. To jest uchodźca, uchodzi za debila. I to jest mieszanka Frumental z Tedem. To jest mieszanka... Rafoniksa z driverem. No, to jest dobre porównanie. Znaczy może tego drivera, tylko że dużo nie było. O. Czy tak czy inaczej będzie nisko, ale te, i też nie szeroko. Ej, chodźcie tu się ustaw, Kasze, gdzie ty jedziesz? Po co mamy się tam ustawiać? Właśnie. No, Rak dojedzie i skończymy może. No, chyba no, tak. Zobaczmy, pobiegły dalej, ale kończył po prostu. Oj, tak to jest. Także ojca nie ma dziecko. Ja. Niczego twórczego dzisiaj niestety wam nie przekazaliśmy, ale to tak typowo jest u nas. Naszą firmę zaprosić na swoje gospodarstwo, to podajcie nam tylko mapę i akcję, którą byście chcieli. To tak, ktoś może wybierzemy. Tak. Rzecz jasna, żeby to nie były jakieś siewy. Bo jest nas za dużo na siebie, tylko jakieś akcje typu właśnie, żebyśmy mieli co robić. Ty, dadzą ci mapę Welker Farm i kurwa Amazonę 3-metrową od Ericssona, weź to. A to takie wyzwanie no. Też by były spoko. No maszyny sobie wybierzemy, no, mamy także... już. Właśnie robimy wyzwanie, tak jak ostatnie... Wiecie, które? Arek? Tak. O,
A to jest, to było spoko, naprawdę. Ale byśmy musieli chyba w 10 osób to robić. No, może będzie, Sasza nie podumał. Żeby nam to się jutro nagramy to takie wyzwanie, co gdzieś ten było. Ej, Arek, mam tak się propozycję. Ludzie, jak myślał. Uważaj! Uważaj! Arek, co? Uciekaj! Dobra, Arek, wystaw się. Mam propozycję dla ciebie na tytuł na filmie. Arek, chodź przed kamerę, to cię najebie. Ukraińcy chodź, na robocie. Chodź! Uć, kurz, Lol, jak zaczęło mi tutaj dropić wszystko. Co machasz łapami? Ała! Fajnie, ma padaczkę. Ale... Jezu. To jest twój ciągnik? No przestań! To bez sensu. Ja się wywaliłem. Ale miał tak jakby farmingu nie mało, wysypywanie się, jak się ten przyczepa przychyli i cyk, trzeba było wszystko zbierać. Dobra, chodźcie tutaj. A ktoś jest jakiś pyry na sel? Arek, stań tutaj, gdzie ja stoję. Nie, proszę wejść na przyczepę wszyscy. Albo nie, bo ten odjechał. Arek, stań tutaj. Musiałem właśnie czekaj. Ha. A co, kończymy już? Tak, tak. Ha. Ha. Stań w tym miejscu, patrz, to nie wygląda. Ha. Zjeżdżaj. Dobra. Miałem kichnąć, ale mi się nie udało. O Jezu, jak ktoś też nie zobacz lubi tego się uczucia. Na światło. Właśnie tak chciałem, spojrzałem się na słońce w farmingu nawet. A nie udało się niestety. Co to daje? Właśnie, Arek, sprzedaj protipa ludziom. Właśnie, jeśli ktoś tego nie zna, jeśli chce wam się kichać, spójrzcie na coś jasnego, na przykład światło w pokoju, na słońce czy coś, to wtedy zobaczycie, że prędzej kichniecie. Czy na profilowe moje, bo takim blaskiem coś tak, oświetla nam całe dni. Ale żeście ładnie poustawiali tak wszystko. Ujjjjj. Oświetla blaskiem swojej zajebistości. Nie, po prostu hashtag ma żarówkę na profilowym. To ty plak po fałdach się świeci, tak, a nie. Po prostu sobie zrobił zdjęcie z flashem w lustrze. Tak. Obyski. A kacer tam z tyłu. A bo jak byliśmy w Hiszpanii, jeden ziomek chce w damskiej zrobił z bibetem, kurde, ten profilowy. Z bibetem? Na profilowe co to dał? Tak, później wam pokażę. Dobra, chodźcie tutaj przede mnie wszyscy, tak ładnie się ustawiamy. Nie, i każdy zostanie koło swojego ciągnika. Zbiórka jak na WF-ie ma być. Ja nasypię Sedenowi do tego, do zbiornika. Dobra, chodź to. Żeby się nie męczyć, także klient dał na razie tylko zaliczkę, więc tylko tyle wykopaliśmy, resztę musi dopłacić. Ciekawe, czy się da Seden, nie? Co? A nie wiem. Ej, fajnie te ropy wyglądają tak. Wiesz, wszystkie. To może się dać, jak ja złożę. Czekaj, to ja lepiej podjadę. Dobra, chodźcie już, tam nie ma czasu na kręcenie się. Czekaj, Arek, przegląd robię. Już wy tam nie pierdolcuj, ta. Ale w kombajnie się da przysypać z kombajnu do kombajnu. Już nie wiesz, co ty robisz? Nara. Hasak, nakrętko dolej odkryć. Chodźcie. Przegląd. A, dobra, pod budkę, czekaj. Palec pod... Ała! A. Ej, jestem w masce! Czekaj. O, dobra. What the fuck? Ja nie mogę wyjść. Czekaj. Już? Dobra. Już? Pobawili się? Także żegnajcie! Żegnajcie! Na razie! Pa, pa! Na razie! Dobra, był z wami Kaczor. Cześć. Był z wami DHL, TCL. A jak? Był z wami Hashtag. Popatrzcie, byłem, zwiedziłem, przybyłem. Czy tam był poszedłem. Z wami Seden. Cześć. Był z wami Łoś. Cześć. Boże, tutaj Marcin się na mnie patrzy, z tyłu ciągniki latają w powietrzu. Tutaj nogi czyjejś skóry. Co się dzieje? Na razie. Co się dzieje? Ej, na razie Ted. Dobra, na razie. Cześć. Ja.